atmosfera i emocje, jakie towarzyszyły pierwszym spotkaniom fazy play-off tu bądź na Volley Mosir Śrad z WKS-em Wieluń, były bardzo wysokie. Nie zabrakło wielu kontrowersyjnych czasem decyzji, a siatkarze obu drużyn dostarczyli wysoki poziom gry i czuć było determinację zawodników w walce o każdy punkt. Pierwszy set sobotniego spotkania był z początku wyrównany, a żadna z drużyn nie prowadziła wyraźnie. Taki stan utrzymywał się do wyniku 17-19, kiedy to WKS asem serwisowym wyszedł na 3-punktowe prowadzenie. Ostatecznie Wielunianie dowieźli prowadzenie do końca i wygrali 25-19. Druga partia w całości była wyrównana, a żadna z drużyn nie objęła prowadzenia większego niż 2 punkty. Obie drużyny starały się przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Tę część spotkania wygrał zespół z Wielunia 25-23. Trzecia część spotkania należała od początku do tu bądź na Volley, który konsekwentnie budował przewagę punktową nad przeciwnikiem. Od 1-2 punktów przewagi aż po 8 oczek prowadzenia. Atak Rafała Kubiaka zakończył trzecią część spotkania, którą ekipa Patryka Spychały wygrała 25-16. Czwarty set przebiegał podobnie jak drugi. Wyrównany, a oto but drużyn biła wola walki i chęć do wygrania tej partii. Żadna z drużyn nie objęła więcej niż 2-punktowego prowadzenia. Przy stanie 24-23 dla Śradzan goście zdobyli 24 punkt i to oznaczało, że ten set zakończy się na przewagi. Lepsi w końcówce byli jednak zawodnicy z Wielunia, którzy wygrali 28-26 i tym samym cały mecz 3-1. Było gorąco, mecz na pewno był widowiskowy, obie drużyny zostawiły kawał serducha na boisku, zdecydowały tak naprawdę niuanse. Jedna, dwie piłki po naszej stronie mogłyby całkowicie odwrócić mecz, doprowadzić do tiebreaka. Byliśmy rozpędzeni, no szkoda, że tak się to skończyło i no co, walczymy jutro, na pewno głów nie zwieszamy i wygramy jutro po prostu, musimy. Po drugim secie musiały paść mocne słowa, skoro wysoko prowadziliście w trzeciej partii. No dokładnie, no nie mieliśmy już nic kompletnie do stracenia, dlatego no wszystko rzuciliśmy po prostu i zaczęliśmy grać swoją siatkówkę w końcu. No to przynosiło efekt. Szkoda po prostu tego czwartego seta. No jutro, jeżeli zaczniemy tak mecz jak od trzeciego seta, no to powinno być dobrze. Spotkały się dwa wyrównane zespoły. Myślę, że mecz mógł się podobać kibicom. Było dużo walki, dużo obron. Cieszymy się na pewno z tego zwycięstwa. No dwa pierwsze sety nie wskazywały wyraźnego faworyta poza końcówką pierwszej partii. Dwa pierwsze sety udało nam się wygrać, no w trzecim już troszkę opadliśmy z sił. No, cieszę się, że tą końcówkę czwartego seta zdołaliśmy powrócić do gry, bo już też było, zapowiadało się na tiebreak, ale chwała chłopakom, którzy zrobili dobre zmiany i to nam przyniosło zwycięstwo na pewno. Tu jesteście definicją tego, że Beniaminek to nie tylko walka o utrzymanie, ale być może i o awans. To jest taka nasza nagroda za ten cały sezon, te play-offy. Cieszymy się, że możemy tutaj w tej pierwszej czwórce grać i to jest, mówię, taka wisienka na torcie. Chłopaki mają nowe doświadczenie i na pewno będziemy z meczu na mecz chcieli pokazać coraz więcej. Niedzielne spotkanie również zapowiadało się równie ekscytująco, a kibice oglądający m.in. transmisję, którą przygotowała nasza telewizja, mogli obejrzeć kilka ładnych akcji i fenomenalnych interwencji. Pierwszy set początkowo był wyrównany. Z czasem goście uciekli tu bądź nowi Volley na 4-5-punktowe prowadzenie. Tej przewagi podopieczni trenerów Leszka Pałygi i grającego Marcina Krysia nie oddali do końca, a atak Tomasza Wędzla i autowy blok Śradzan dał przyjezdnym wygraną 25-16. Druga partia rozpoczęła się lepiej dla WKS-u, a zespół prowadzony przez Patryka Spychałem starał się gonić wynik. Tu bądź Volley w końcówce dogonił gości i objął prowadzenie. Śradzanie wygrali tę partię 25-23. Trzecia część spotkania była remisowa z lekką przewagą Wielunian. Goście prowadzili przez większą część meczu. Do stanu 19-19, kiedy to Śradzanie obili prowadzenie. Podopieczni trenera Patryka Spychały budowali przewagę, chociaż set zakończył się na przewagi. Blok Patryka Smerskiego i Krzysztofa Porady dał wygraną tu bądź Nowi Volley 26-24. Czwarta partia była w większej części seta wyrównana. Przy stanie 17-17 ekipa Patryka Spychały zdobyła 5 punktów z rzędu i prowadziła 22-17. Blok Bartosza Łazarowicza i Patryka Smerskiego dał wygraną Śradzan 25-19 i triumf w całym spotkaniu 3-1. No, dzisiejszy mecz no, wypadł zdecydowanie inaczej jak wczoraj. Wynik lepszy dla nas, na pewno był zwycięstwo, ale wczorajszy i dzisiejszy mecz były bardzo wyrównane. Dwa zespoły równe się spotkały i jedna, dwie akcje decydują, kto wygra. Wieluń może wygrać albo im. Ciężko jest powiedzieć, więc dwa równe zespoły i jedna akcja, dwie zadecydują, kto wygra. No na pewno było dość nerwowo, sędziowie wprowadzili w drugim secie dość nerwową atmosferę. Notabene nam to chyba pomogło, bo od tego momentu zaczęliśmy żyć zdenerwowania sędziowie i cały zespół zaczął żyć bardzo mocno i wszystko już nam się układało po naszej myśli. Insygniami takimi królewskimi dla Was są zagrywki Krzysia Porady i ataki Bartka Łazarowicza. No to na pewno nasze dwa najmocniejsze punkty, więc Bartek dzisiaj przeszedł samego siebie. Wielka i wielkie brawa dla niego, że wytrzymał ten mecz. Miejmy nadzieję, że Wieluń będzie w stanie to powtórzyć. I teraz czas na dwa kolejne spotkania w Wieluniu. No na pewno będzie bardzo ciężko, wielu mi się pierwszy mecz nie przegrał, więc jedziemy, zobaczymy co się uda, tak? Postaramy się zrobić jedną niespodziankę, żeby
albo zakończyć w Wieluniu, albo wrócić na piąty mecz do nas. Wszystko jest w naszych rękach, więc postaramy się z całych sił. Wydaje mi się, że oba mecze były bardzo na wysokim poziomie. Uważam, że jednak trochę psychicznie byliśmy mocniejsi, wytrzymaliśmy presję i uważam, że to zaprocentowało tym wynikiem. I jak najbardziej na plus, cieszymy się, że kończymy weekend wygraną, chociaż uważam, że sobotni mecz mogliśmy również wygrać. Zawiodły te niuanse niestety i tak się stało. Jest to bardzo trudny teren, ponieważ hala jest duża i te mocne ataki mogą przeciwnicy podbijać naprawdę wysoko. I oczywiście obcy teren, także zawsze ciężej się gra niż u siebie. Wczoraj wygraliście z Tubądzinem Volley 3-1. Dziś był identyczny wynik, tym razem z korzyścią dla Sieradza. Więc musisz się zapytać, co poszło dzisiaj nie tak? Myślę, że troszeczkę oddaliśmy się od tej taktyki, którą nakreśliliśmy sobie przed tymi playoffami. I wydaje mi się, że Sieradz dzisiaj na pewno pokazał się zdecydowanie z lepszej strony w polu zagrywki i przyjęciu. To dzisiaj zaważyło o naszej porażce. Różnica pomiędzy nami po rundzie zasadniczej była niewielka, więc można było się spodziewać, że te mecze będą na wysokim poziomie i atmosfera będzie gorąca. Szkoda, bo po drugim secie, po czerwonej kartce dla Sieradza, mieliśmy kilkupunktową przewagę. Wydawało nam się, że mamy Sieradz na deskach, ale tym bardziej brawa dla Rywara, bo podnieśli się i mamy kolejne dwa mecze w Wieluniu, to nas na pewno cieszy. I na pewno cieszy nas to, że po rundzie zasadniczej nie przegraliśmy w Wieluniu żadnego meczu. Mamy dwa mecze u siebie. Zobaczymy, na pewno postaramy się dobrze przepracować ten tydzień i jesteśmy dobrej myśli. Stan zwycięstw jest więc remisowy, 1-1. Faza play-off toczy się do 3 zwycięstw. Teraz rywalizacja przeniesie się do Wielunia i tam w weekend 20-21 marca odbędą się dwa kolejne mecze play-off. Jeśli w Wieluniu nie wyłoni się zwycięzca, potrzebny będzie piąty, decydujący mecz, który miałby się odbyć w środę 31 marca w Sieradzu.